No. O. No kurde. Kupia babo. Nie wierzę w to. Ja nie umiem schodzić w tym sterowaniu. To jest straszne. Nie mogę się chwytać łapkami porządnie. O. No. Pójdziemy prawilnie, tak jak twórcy sobie zaplanowali. Bo normalnie można by było tu przeskoczyć w sumie i mieć wywalone. Trójka jest dobrym TR-em, jeśli chodzi o klimat i przygody, ale jest męcząca, długa, żmudna, bardzo wredna, a już zwłaszcza na konsoli ciemna. Najrzadziej do niej wracam, nie przepadam. Bo jako atmosferę i przygodę poziomy to ma fajny pomysł, ale rozgrywka mega męczy na dłuższą metę i poziomy są długie. No, a tak. Tam coś było na dole. Myślę, jakiś item na przykład. Chyba nie. Ojej. Cześć, Shepherd. Dziękuję bardzo. Da się, Tumberski. Ja tak robiłam, ale teraz ciężko mi powiedzieć. Bo ona musi jakby kucając iść do tyłu, więc... Znaczy, ja na padzie ogólnie... Zaraz. Bo tu trzeba było wcisnąć jakiś przycisk do tego. Nie ten. Jezus, wstań. Nie, zaraz zdrażni wszystko. Był przycisk do tego. Nie ten. No właśnie robiłam to już, tylko no nie pamiętam tych przycisków, bo zawsze mi się myli. Bo to jest do wstawania. Tym nie, tym nie. O, tym. Dobra. Tylko nie wiem, czy to ci coś powie, bo ja wciskam Y na switchu i ona idzie do tyłu. Jak wychylam gałkę. Więc ona musi mieć jakiś przycisk do tego. Tylko no, ja nie wiem, jak to na klawiaturze wygląda. Ale no się da. I ona wtedy idzie do tyłu i potem się wciska tam kontrol czy coś tam. Normalnie, nie wiem. Ten przycisk akcji. No ale idzie do tyłu. Wciskam to i schodzi. Łapkami. Aha, bo ja tego kryształka w końcu nie wziąłam. TNT Dynamite. Jaki tutorial. No, bo to jest ciężkie. W sumie jakby nie ma do tego informacji, jak to zrobić. Na padzie nawet. Nie wiem w sumie jak... No, na klawiaturze pewnie też nie ma informacji do tego. Bo to mi ludzie wytłumaczyli też, jakby sama na to nie wpadłam.
Detonatorek. Dobrze. Jakieś krzaczorki były. To nie było w oryginale. Jest dodatkowym jakimś. Tak, dodatkowy przycisk po prostu do tego jest. Bardzo gubiłam się, przełączałem między klasycznym w takich momentach. Na szczęście wymagane było tylko w kilku miejscach na całą grę. No, to jest problem. Ale no, jakby da się to zrobić, tylko kurczę, szkoda, że do tego nie ma informacji, nie? Tak, turlanie jest ruchem wziętym z customów. No i przodem ona schodziła w piątce, tak też. Więc też można to zrobić. No, poszaleli. Te wodospady w sumie też ładnie wyglądają. Tak faktycznie wygląda jak woda spływająca. To było tak kanciasto. No, dźwięki są bardzo głośne, to fakt. Ale no, ja mam wrażenie, że wszędzie były takie głośne. W sensie w oryginale chyba też były. O Boże, o Boże. Też mi się wydawały głośne, ale no nie wiem. Dumplery uczyli tego wszystkiego. No właśnie, Lord Arczest. Zgadzam się, powinno to być, bo jakby nie ma informacji o wielu ruchach Lary. I wiele rzeczy musiałam albo szukać w internecie, albo ludzie mi podpowiadali na streamach, także. Dzięki, Czeper. Na forach narzekają na wyglądy wody w tych remasterach. Jak się cały stream przyglądam czemu. No właśnie woda wygląda całkiem spoko. Dzisiaj no nie jest to jakiś super nadzwyczajny. Nie wiem. Super, super nadzwyczajna rzecz. Ale no na pewno jest dużo ładniej, nie? Matko, jak wy mnie straszycie dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję, Aniu. Zaraz, zaraz, zaraz. W Taot nawet bez modów jest tam masa ukrytych, nawet widowiskowych ruchów, czy nawet potrzebnych, wyciętych z tutoriala. Wszyscy wiemy, co się tam podziało. Szkoda, bo jakby mieli więcej czasu, byłaby najlepsza gra z serii. No, cóż. Machanko dla Fullera, proszę bardzo. Czekacie na Star Wars Outlaws? O matko, nie. Żeby odskoczyć do tyłu, trzeba wziąć rozbieg. To ja całą grę wyciągałem do tego broń, żeby ona odskoczyła do tyłu. No to rozumiem, że ona może bez broni to zrobić też z tym przyciskiem, jak przy czołganiu. A wiesz co? Nie wiem. Nie sprawdzałam. W sensie ja też zawsze wyciągam broń. Ale może faktycznie? Nie. Ten przycisk ogólnie to jest przycisk do chodzenia. Jak go wciskam z gałką, to ona chodzi. Jak mam to na kuckach, nie? I chcę do tyłu, no to tym samym przyciskiem odchodzenia ona chodzi do tyłu. Więc tak czy siak, jeżeli chce człowiek odskoczyć na nowym sterowaniu do tyłu, no to trzeba z wyciągniętą bronią. Inaczej się nie da, chyba. Nie no, kurde, znowu mi się zmieniła broń. W ogóle tu jest jaśniej. Halo, czemu tu jest tak ciemno? Dobra.
Bo ja chciałam flarę. Tak a propos kucania. Idziemy tam. No, tu byłoby Uzi, jakbyśmy nie mieli. Ale no, to jest chyba ostatni sekret. Tak, 3 na 3, 18 przedmiotów z 28. Na nowym sterowaniu odskok nie jest potrzebny, bo ona na nowym sterowaniu skacze z rozbiegu jak z shifta, z tego co zauważyłem, więc nie potrzebuje tego pełnego rozbiegu. No niby tak, ale wydaje mi się, że są momenty, w których no, ona potrzebuje chociaż trochę ten rozbieg. Nie wiem. Było jasno i skończyłabyś z 300 flarami, to będzie reflarius. Ja tam lubiłam, jak jest jasno. Zawsze sobie rozjaśniałam ekran w Nevadzie, znaczy w Nevadzie, Boże, w ogóle w Tomb Raiderach. Zawsze sobie ekran rozjaśniałam, tą gammę, która tutaj jest. Znaczy tutaj jej nie ma, bo ta wersja nie ma gammy do ustawiania, ale no i tak korzystałam z flar, wiadomo trochę mniej, bo większość miejsc była jasna, ale no ja lubię jak jest jasno. Poza tym te flary tak tutaj krótko działają, że ja nie wiem. Był jeszcze jeden wąż. Potrzebuję zawsze chociaż trochę tego rozbiegu, ale nie potrzebuję pełnego. No może i tak, ale no ja nie wiem, ja jestem zbyt przyzwyczajona. Ciężko by mi było się przestawić bez tego pełnego rozbiegu. No, wiem właśnie, Seba. Też by mi było ciężko tak grać. Wow. Ale widoki. Tu w ogóle jest zrobiona dziura, bo normalnie jej nie było. A fajnie jest zrobiona ta maszyneria. Nie wiem, co to było. Jezus, ja bym cię chciała do słońca. O, ja bym cię chciała zobaczyć, człowieku. Jak mnie goni. Rasowy zboczeniec. Jaką ma brodę. Nie! Kurde! Chciałam zrobić zdjęcie. Fucking shit. Jaki piękny brodacz. To jest mój problem z tym remasterem, bo on czasami wygląda mega dobrze, że normalnie tylko fotki strzelać, a czasami wygląda jak totalnie kwadratowe gówno. No, trochę tak. Da porobione dziury w suficie, żeby naturalne... Tak, no właśnie są te dziury, ale no kurczę, brakuje mi i tak jakby było jaśniej, to by było trochę... lepiej. A dajcie mi inną pozę. Tak, siądźmy mu na głowie. O. Lara zwiewająca przed zboczeńcem. Chociaż w sumie mogłabym ją ustawić jakoś inaczej w sumie. Kurde, kręć się w dół. O. O. Patrzy na jej tyłek, a ona zwiewa.
Tylko cenzura na oczy. Kram Teorem Master z Bartkiem to zrobiłem mu milion różnych zrzutów ekranu, stawienia Lary, plus kamery kątów, ładnie porobiłem te screeny. O, ja ją chętnie popatrzyła. Jaki się ten warkocz tam telepia? Nie, krzywo mi weszło. Czekajcie. Trochę się zatapia tam, ale... Kurde no, oni nie są tak idealnie. Czemu ona ma tą jedną rękę wyżej, a drugą niżej? A, o, dobra, Seba, chętnie sobie zobaczę. Tego mówię przenikając. Ja muszę z każdej strony zrobić to zdjęcie. Chociaż stąd najlepiej wygląda. Więc to było to przytulanie, o. Jo. Jo. Przytulanie z rasowym zboczeńcem. Buzi, buzi. Jakie romantiko. No powinna minę jeszcze zmienić. Nie, to chciałam. Z oczkiem. Tati ochronię szpensi brodę. Nie mogę. Ale... Co to za mina jest? Ale powinna buzi jeszcze dawać. No, czemu jej takiej miny nie dali? Dobra, już dosyć. Czas umierać. Było fajnie. Dajmy tryb fotograficzny, będzie fajnie. Ust nie otworzyła, klęcząc przy tym kroczu. Ej, właśnie, kurde. Nie pomyślałam o tym, Torglus. Było miło, się skończyło. Zawsze zabijasz po tym, jak robisz sobie z kimś selfiaka? No cóż.
To jest kusząca zawsze. Coś tu było po tej stronie? Nie. Kurde. Gdzie ja zapisywałam? O kurde, daleko. O, to będziemy mieli jeszcze raz tego gościa. Hej, chodź. Chodź, chodź Dziubes. Dziubes, chodź. Zrobimy ci zdjęcie jeszcze. Ale nie, musisz stanąć w miejscu. Dobra, może być. Czy jest tu klęcząca Lara? Jest taka... O, jest klęcząca. Dobra. Teraz twarz. O! To będzie bardzo złe. To jest 18+. Tego dzieci nie róbcie. Że to zatapiające się to... Nie mam pytań. No to Torgus mi podpowiedział, no. To jest jego wina. Se nie zwalaj na Torgusa, ja tam dobrze wiem, widzę po twoich oczach. Zaraz spicy crust. Oczywiście, że zawsze wina Torgusa. Przecież ja na to nie wpadłam, no. To akurat prawda. Ja byłam grzeczna. No, ptaki wyłazić. Dziękuję bardzo za followka. Bear with lotion. O, nice. No właśnie, jeszcze mnie tu chcę wyrypać. No, bardzo ładnie tutaj jest. Ja swojego rozumu nie mam. Nie przyznaję się. Tu był jakiś item do zebrania. Gdzieś... Taki wielki koktus. To dopiero by było, jakby Lara się nadziała na to. A, do granatnika.
Jezus. O, ten ptak wpadł do wody. To było tu? No tu było, ale nie wiem, czy tu czasem czegoś jeszcze nie było. Myślałem, że wpadł do wody i umarł, to byłby szok, ale nie, po prostu go zawiły. No cóż. No, tu jeszcze coś było. Laro, wciskamy dźwigienkę. O, właśnie. Tu były itemy. Nie, bo tu są prądy, są. Zapomniałam! Nie! Ona tam stanęła w ogóle, ale no. Dobrze, to najpierw popłyniemy tam. Pójdziemy. Brzeżek super. Zazwyczaj rakieta. Znaczy tak, ale ja tu chcę przyjść, jak już nie będzie wody. Wydaje mi się, że lepiej było, jak tu nie było wody. Już potem z tamtej strony. Ja już sama nie wiem. Bo teraz to tam jest niebezpiecznie trochę. Dziękuję za cheerki. Jezus. To było tutaj. Tu, Lara, tu. Pamiętam, ile razy, kurczę, tutaj utykałam na tych dźwigniach, bo ich nie widziałam. Tu też jakaś dźwignia była. O, tu. Normalnie to były widoczne bardziej. Też to się zlewają. No, tych naboi i tak zawsze za dużo zostaje. O, te dźwigienki takie mało widoczne. W oryginale były bardziej widoczne. Dobrze. Windzia. No, i teraz sobie pójdziemy tędy. No i tutaj byśmy tych itemów nie zdobyli, gdyby tu nie było wody. Cię w górę. Nie, nie było. Dobra, tu, zapisz grę. Apteczunia.